Zdarzyło ci się kiedyś. Nikt, zależy wszystko od poziomu trudności. No, prawie. No ja właśnie z Letą miałem problemy. Zmienił się we mnie na próbę. No i co? Nie spodobało mi się. Dopplery są poczciwe z natury. No to nadal mi się kojarzy ten cholerny ptaszek. Znaczy się to latające. No to porozmawiam z nią. No. No to, żem z nią pogadał. No ale dlaczego mnie prowadzi tu? Okej. I mamy konia. Rysunek konia. To pewnie wskazówka dla Ciri. Dobra, zanurkujmy po skrzynkę. What the hell? Ale tu ciemno. Ja nic nie widzę. Weźmy kota. Zdecydowanie weźmy kota. Jakaś kurteczka. Zaczerpnijmy powietrza i polkujmy tam. Tak, ja wiem, że to jest demon wodny, który może przyjmować postać konia i ma dość średnią, nie no, może nie średnią, dość mocną władzę nad wodą, nad żywiołem wody, jednak nie wykazuje się, nie cechuje się dużą inteligencją. Wypłyń, no! Aha. Nie ten klawisz cisnąłem, żeby... Wypłyń. Nie ten klawisz cisnąłem, żeby wyjść z wody. Okej. Rysunek konia? Prawie taki sam jak poprzedni. No to zobaczmy. Geralt? Nie wiem co zrobiłeś, ale zadziałało. Wracaj tu! Zrobiłem coś zarąbistego. Maleńka. Obejrzyj kurtkę. Dobry pomysł. Ale gorsza. Niestety gorsza. A szkoda. I to jeszcze gorsza od tych poprzedniej. Ej. Kiepsko, panie, kiepsko. No, Manik, trzeba się uczyć. Zobacz, otwierają się. No i bardzo dobrze. Otworzyły się. Chodźmy. Wolna jesteś, pierwszy już przeszedłem. A ty mi chodźmy, tu mówisz. Teraz ataka hop do przodu, ta? No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten portal. Spróbujmy go uruchomić. Nie, po co? Są tutaj jest ptak. Dlaczego tutaj jest ptak? Ptak. Coś małego nam się pojawia pod spodem. Tam jest koń pod spodem. Dobra, spróbujmy. Jakkolwiek to brzmi, zainteresować się małym ptakiem. Jak nie wyglądam, już patrzę, jak nie wyglądam. Na pewno lepiej niż tej, ale myślę, że i tak nie jest super. Nie, to jest poprzednia. No, tak wygląda w tej. Ale no, niestety jest dużo gorsza, no. Co poradzę. To chyba jaskółka. Na pewno bezpieczny? Musi być, skoro elfi. Musi być to od razu. Gwella Gla. Strasznie tu spokojnie. Widzicie tego tam w tle? Patakę ma. Nie, myślę, że ten cień tam w głębi to nie ma nic wspólnego z burzą. Co
pistolety, za chwilę wygrzebię jeszcze jedną gorszą kapotę, gorzej wyglądającą. O, przez co skakać, to zły znak. Mam złe przeczucia. Nie. Zerali rozpoznano. Intruzi. Zniszczyć intruzi. Nie zmienił koloru. Zmieniłem skupka. Włoszy. O, fuck, nie sądziłem, że od razu pobiegnie. Nie to chciałem rzucić, cholera. Dobrze, padł. No okej, Zebeksia. Dzięki. No i po wszystkim. Wiedziałam, że sobie poradzimy. Ale był niezły, no, był niezły. Następnym razem. Na szczęście dość schematyczny. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Oj tam, oj tam. Na co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia. W różnych kwestiach. Oj tam, no. No dobra. Co, laty? Jaki pasiak? Co, pasiak? Gdzie pasiak? Jak? Pasiak? Co? Kurde, i kota nie mam już. Fucking shit. Przez przypadek użyłem przez te walki. Aaaa. A co zrobisz, kiedy już spotkasz Ciri? Masz jakiś plan? Tak. To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie? Jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Nie martw się, i tak olewam cię. Nie słucham, co mówisz, i tak je tam siemy. No pięknie. No, masz jakieś przeczucia? Okej. Żeby się widział. Kurde, no nie miałem tarczy. Kurde,
chciałem doskoczyć silnym ciosem, to nie. A, dobra. Dobiła go na szczęście, bardzo dobrze. Zobacz, otwierają się. Chodźmy już. No tak, dobrze by było zmienić potem pasiak ubezpijowy. Ale pokonaliśmy gargulca, jest okej. Okay. O, mam skrzynkę, co w tej skrzynce? No, trochę kasy, trochę gówna. O, 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 chwila. Co mi tutaj, dlaczego mi tutaj zawibrował pad? No i zjemy niby, więc nie wiem czemu. O, tu coś znajdziemy. Też nic, tylko tyle. No coś tam zdobyliśmy, trochę doświadczenia, ale mogło być lepiej. Wydaje się. Golem był... Dłużej trwała walka z golemem, jestem przekonany o tym. Na gorgulca było trochę trudniej, dlatego że było mniej miejsca. Ale walka na 100% trwała dłużej. Tam jest teleport. Aktywujmy go szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny golem. Nie no, zawsze może wylecieć gargulec, spokojnie. Co to za ręka tu jest? Ciekawi mnie. Dobra, użyjmy tego. Symbol jest kółki. No. Badać, wiecie, bo może być przeciwnik, potwór czy inne cholerstwo. Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Świetnie. Teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Bella Glan. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli, bo elfa stworzył komisję. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? Zamrozili strażników, też byśmy mogli ich zamrozić, to byśmy potrafili. Krasnoludzki spirytus. Krasnoludzki spirol. Butelka wody nie będziemy rozcieńczać, nie. Tak, może i to jest, może i to była magiczna mapka, fabka, ale... Fuck, what the hell, co to w ogóle było? Ciekawi mnie. To sobie ciekawi. What? Zamrozili je, zanim zdążył ich zaatakować. No i... Z jednej strony ciężko by było walczyć na pewno z tymi przeciwnikami, z drugiej strony... Skoro tak łatwo ich pokonali... Nie wiem, szczerze mówiąc, Manie, jest to dobre pytanie. Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Ja zastanawiam się, czy jestem ciekaw, czy... Fuck. Ale oni znowu są po drugiej stronie. Cześć! Gdzie mi tu zamrażasz jaskinie, no? Co to jest? Białe zimno. Bo na chleb się pracuje. Dasz radę zamknąć szczeliny, którą mi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Na Ariana! Okej, okay. Zapiszmy sobie. Nie mogę zapisać, okej. Okay. Gdzie mnie przepychasz? Musisz stanąć blisko, dlatego przeszłaś na drugą stronę, tak? Musimy go zamykać. Mam iść. Ja to zrobię.
ogar dzikiego golu. Geralt musi mówić swoim głosem, tak żeby zajebisty, co to za bohater, który krzyczy. Widziałeś kiedyś zajebistego, krzyczącego bohatera? Ja widziałem może, ale nie. No może tylko Guts. Guts był zajebisty, nie ważne co robi. Noż! Chciałem tamtego zaatakować, to sfokusował mi się na tym. Gościu na zewnątrz i wyskoczył. Noż! Zlamiłem. Zlamiłem po prostu i tyle. No, dziękuję. No i oczywiście musimy się cofnąć tutaj, no bo czemu by nie? Olejmy tą scenę. Olejmy tą scenę też, tą 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 też. No, oleliśmy wszystkie sceny. Tą też. Jeszcze sobie tylko jaskółkę weźmy. Dobrze mówi, słuchajcie. Musimy go zamykać. Mam iść. Ja to czego ten miecz chowasz? To jest zrąbane, to chowanie miecza. To jest standard, jeżeli chodzi o RPG, no. Jest to uproszczenie, dlatego że nie kontrolujesz tego miecza tak jakbyś normalnie kontrolował. Nie
możesz tego zrobić w trakcie walki. Czego? Trzymałem blok i atak. Czego nie mogę zrobić w trakcie walki? Przestań chować miecz! Ależ Mychy, powstał taki miecz, taki RPG, nazywa się Die by the Sword. Jest to bardziej gra akcji, no bo wtedy musi to być gra akcji bardziej. Ale jest jak najbardziej gra, w której ty kierujesz mieczem całkowicie. Dość stara gra nawet. Bardzo stara, bym powiedział. Zainteresuj się gierką pod tytułem Die by the Sword. Wieki temu. Nie wiem, z którego dokładnie roku jest, ale mam wrażenie, że z końcówki lat 90. ta gra. Co się dzieje? Zaraz mi przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Ojej. Bierz ją, Ogierze. Dobra. Jeśli nie dasz rady iść dalej... Ty nie możesz mnie teraz tu zostawić. Nie zostawiłbym cię. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. A ja nie, Manix, bo wtedy by się tak mega bluźniło na lagi, że to nawet sobie nie zdajesz tego sprawy. Musiałyby być lagi, musiały, po prostu musiałyby być lagi. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Odbierajmy tą siarkę. Może się przydać. Gnijące mięso? Okej, też. Zjemy, będzie dobrze. Co nas nie zabije, to nas upośledzi. Czy jakoś tak to. Chodźmy, może jeszcze ich dopadniemy. A swoją drogą, jak jest za głośno gra, to mówcie, no. Ja nie jestem w stanie się odnieść do tego, jak w grę słyszycie. Wiem na filmikach, że jest dość głośno, ale mam wrażenie, że mnie w gruncie rzeczy dość często słychać. Dzięki za pomoc. Mieliśmy ciężką przeprawę. No dlaczego dobrze, że mnie przyszłam zapisać? Tu z tobą. Nie poradziłbyś sobie bez mnie, prawda? To. W życiu. W życiu. Nie ma opcji, żebym sobie poradził bez siebie. Jesteś niezbędna, jesteś taka ważna. Dobra, to muzykę trochę przyciszymy. Kurde, 15 godzin gry i teraz mówicie, że muzykę można by było troszkę przyciszyć. No fucking shit, ludzie! Naprawdę... Powiem wam, że... Dajmy na 80. Albo 70. 70 damy muzykę. Powiem wam, że... Wielka okejka dla was, no... Fuck! 15 godzin, 15 i pół godziny dokładnie. Czeka na nas. No nie no, dłużej, bo jeszcze ten light przecież. Dobra, może wróćmy. A nie, to tam nie tak musieliśmy wyskoczyć. Aha. Okej, okay, będzie ciekawie. Tak, latę. Ja wiem, że ci nie przeszkadza, jak mnie nie słychać. Ale mam mieczyk. Nie, to jest toporek. Ale ma zaje... Ja chcę ten toporek. Ale on ma zarąbisty toporek. Fuck, genialny toporek. Cześć. Uparty jesteś, Dwan. A troszkę. Toporek? Pomogę ci.
Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić! I co, pasku? Ciekawe, ile wytrzymasz. No fuck, ona mnie rozprasza tylko tym napalaniem. Ach, kurde, palał mnie. Oż kurde, co to było? Geralt, patrz, on otwiera przejście! Spokojnie, skup się. Ej no, wstań, Geralt! Nie rób jaj. Kurde, dałem cię. Aj, dobra. Ty, nie ma sensu tak atakować bez sensu. Nie ma sensu tak atakować bez sensu, to było piękne. Oż kurde, dałem się. Oż ty! Znowu przejście. Razem z drugiej strony, okej. Okay. O szkur! Nie sądziłem, że aż... Tak. Jezu, przecież mu w ogóle nie zadaliśmy obrażeń jeszcze. Kurde. O, teraz trochę mu poszło tych obrażeń. Kurde, no przeszkadza jak nie wiem, to ciągle przez nią zmienianie jasności, bo nie widać go przez to. Noż kurde. Aż ty. Dobra. Aha, dobiła go znowu, no. Już zaczynało się bać. Nie potrzeba. Dobra, zobaczmy, co on tam ma i zaraz przeczytam, co wypisaliście. To mi wygląda na laboratorium elfa. Eliksir jakiś, diamentowa. To jest schemat. Miecz wojownika dzikiego gonu. Zobaczmy, co to za miecz. Dobra. Tak, też mam wrażenie, odniosłem wrażenie, że się wleczył i tak oni... No... To już na początku powiedziałem, jak nas Duan nazwał, że to muszą być elfy. Musi być z elfów. A może być, że po prostu używa starej mowy, racja. Dobrze, Mike, napisałeś. Dobra. W ogóle zabiłem go i dostałem miecz.
Miecz wojownika z dzikiego gonu, fuck, przecież on walczył toporem, a nie mieczem, jakim mieczem? No skąd on to mnie otrzymał sobie jako zapasową broń, a to porozniszczyłem, bijąc się z nim? Czuję się oszukany. Czuję się naprawdę oszukany. Oszusty! O! Zrobimy się. No, dokładnie. Weźmy sobie. Tak, nie, tak, po prostu oszukują mi tyle. Cheaterzy! Cheaterzy! Miał cheat na broń. Gdzie tu jest przejście? Dlaczego ten głaz się tak dziwnie rusza? Witaj, Werek Pampererka. Co jest z tym głazem? Bo to nie jest od ognia. Zobaczcie, jak sobie stanę tutaj, ta ściana się tak nie rusza, a tamtego głazu nie widać. O, ale teraz widać. Tu się nie rusza, tam się rusza. Coś jest nie tak z tym głazem. No taki głaz przy takim budżecie. Ale nie mam pomysłu, co zrobić z tym głazem. Myślę, że później. A, w ogóle cholera wie, gdzie on trzymał ten miecz. Ja w ogóle nie mam zamiaru go używać. Też głupio, że go podniosłem. Przeciążenie. No, se wymyślili. Mam sposób na przeciążenie. Mam zarąbisty sposób na przeciążenie. Wyrzućmy pusty gun i wyrzućmy miecz wojownika dzikiego gnoju. Tak, i dostanę w zamian gówno. No. Nie. Pozbędziemy się tego miecza zdecydowanie. Krasnoludzki spirol. No, tu mam kolejną skrzynkę. Oliwka. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. Po białym zimnie. Zjaer. To miejsce nie jest już we